okay? We are set for you, Richard. What do you want people to know about you? I got a big dick. This here is $3.1 million watches. I own the world's biggest diamond. You don't, I do. Who is Richard Hart? Genius. Legendary. Arrogant. Bit of a narcissist. The benevolent king. Quarter million. Hate me, hate me. I'm farther than you'll ever be in your whole life. Who does this guy think he is? Whatever the governments have been doing, it's not worked out. You've never had worse interest rates. Your money has never been worth less. Everything is getting worse. And the only thing that's making it better is cryptocurrency. It's better than the dollar. It's better than gold. It's better money. Crypto is money without governments, and it is money without banks. You're not going to meet another product like this as long as you live. Yes, every scammer in the world is going to tell you something similar. Good morning, everyone. Are you ready to look for some fraud this morning? They are promising 40% annual percentage return. I want to make people millionaires. Have made thousands of millionaires. Richard Hart's Hex token is a brilliant scam. Desperation has a look to it. And when you're looking for just anything, you will fall for anything. Hex is going to be the new cryptocurrency. We'll take over the market. There isn't anything else out there that's worth the shit. Everything I have worked for all my life is staked in Hex. Good. I put it all in. All what? All of our house money. Hi. Why is it important to you? I want to feel loved. Don't you guys want to feel loved? Everyone wants to feel loved, right? Richard is the Messiah. The Savior. God. That sounds like a Ponzi scheme. Yes. That you're incentivizing people to pull money off the market. You know what? I think you just described a 401k. If the music stops, they're sitting on nothing. X doesn't make money. That's where I'm so frustrated. What is the value? This is the benefits. Do you want to get rich? No, I don't think that it's a scheme. Because I trust Richard Hart. It seems like some of this is just a large performance art project. And if, ultimately, this is all a big performance art project, people are gonna get fucked. I mean, you can fool a couple people, but, I mean, can you fool that many? So that means I should trust you. Listen, I think you should trust me, but if you get into the habit of trusting people like me, you get the crap scammed out of you. Okej, okay, cześć. Wiecie co? Po raz pierwszy obejrzałem ten zwiastun, tak? Teraz z wami. Puściłem go, bo on nawiązuje w pewnym znaczeniu do tego materiału, ale pierwsza myśl właśnie jest już moja taka, że myślałem, że będzie gorzej w tym znaczeniu, że podejrzewałem, że będzie jeszcze więcej przedstawienia Ryszarda jako tego, kurczę, boga, króla krypto, a tutaj po tym zwiastunie widzę, że jest tam całkiem istotna doza takiego sceptyzmu, nie? Tam było kilka takich osób, które ewidentnie pointowało tutaj te minusy, to jak to wygląda, w ogóle ten cały system, jak jeden wielki scam. Jest to fajne, więc wydaje mi się, że ten film może być jednak lepszy niż podejrzewałem. Powtórzę, podejrzewałem, że będzie taki gniot typowo, który przedstawia gościa, który jest absurdalnie po prostu odklejony od tego świata. I chociaż po części jest, to jednak widzę, że ma też to być może fajny zwrot. Dlatego prawdopodobnie na pewno obejrzę to i do tego chcę też nawiązać, że właśnie jeżeli zobaczycie na stronie High Stakes, The Highest of Stakes, widzimy tę informację, że już wkrótce, nie, tego tutaj nie ma, ale jest na Twitterze, na The Highest of Stakes, że już wkrótce zacznie się tour, gdzie tutaj w Ameryce, w różnych teatrach, oni tu piszą, ale wydaje mi się, że oni piszą teatry, ale chyba chodzi o po prostu kina takie lokalne, tak? Ten film będzie wystawiany, będzie grany. Przeczytałem na tej stronie tutaj, że tutaj bezpośrednio, wprost wręcz, prosili o to, aby wykupywać jak najwięcej biletów. Chodzi o to, że z tego co wyczytałem, że łatwiej, okazuje się, że tym razem łatwiej było pchnąć to live, tak, czyli w fizyczne tutaj kina, niż tutaj na jakąś platformę streamingową online. Więc jeżeli okaże się, że jest duża sprzedaż biletów, dużo osób bierze w tym udział,
to też może ktoś zainteresuje i wykupi to, aby to poszło na jakimś, jakiejś platformie streamingowej. No, wiecie co, ja podejrzewam, że i tak tam pewnie będą wykupione puste miejsca. Dużo osób w krypto tutaj w naszym, wiecie, tym środowisku ma dużo hajsu i pewnie kupią te miejsca, ale nie wierzę w to, aby na każdej z sal, na każdym z seansów było to wszystko wypełnione. Z tego, co czytałem, również ten film ma prawdopodobnie, tak, to nie jest potwierdzone, ale podejrzewamy, że też będzie on w Europie puszczany. No cóż, zobaczymy. No ale dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo dzisiaj jakby chcę nawiązać do dwóch rzeczy, właśnie do tego filmu oraz do Elona Muska, który to dzisiaj w nocy naszego polskiego czasu napisał, że ma słabość do Heksa. Tak więc za chwilę do tego przejdę. O co chodzi i czy Elon chce pompować nasze bagi? Czy Elon wypompuje ci baga twojego Heksa? No o tym za chwilę też pomyślę, ale najpierw zobaczcie, jeszcze odnosząc się do tego filmu, nie, to podejrzewam, nawet na tym zwiastunie były takie dwa ujęcia, gdzie jakiś starszy pan mówi na scenie, że wszystkie oszczędności swojego życia, wszystko co zebrał, tak, włożył w Heks i jeszcze w stake. Na to jest pokazany Richard, który odpowiada good, dobrze, nie? To jest pewien dramat. Też była inna osoba pokazana, gościu, który też powiedział swojej żonie, że włożył chyba pod zastaw cały dom i wszystko też w Heks stake. Tych dramatów na pewno, takich ludzkich jest sporo, ale to niczym się nie różni od tak naprawdę każdej innej inwestycji, gdzie ktoś popełnia błędy takie, że na przykład właśnie zastawia dom, aby zainwestować, albo całe inwestycje życia wkłada tutaj Heks, Rex, czy cokolwiek innego, nie ma znaczenia. To są szkolne błędy takich hazardzistów, osób, które no, stawiają wszystko na jedną kartę. Więc nie bardzo się tym przejmuję, prawda? Ale na pewno będzie to mocno na filmie wybrzmiewało. No i cóż, i zobaczmy, spójrzcie na to. To jest, słuchajcie, wykres Heksa od startu Heksa. Na szczycie 0,50 dolca jest to all time high i jestem przekonany, że kiedy ten film wyjdzie, to będzie ogromne pośmiewisko, prawda? Wszyscy będą się śmiać. Jak to? No bo na filmie jest to przedstawione tak, że Heks jest taki wspaniały, jak i Ryszard, ten Heks, no i to nowe pieniądze i to wszystko, nie? No ale... No właśnie, bo to tak wygląda, jakby to wszystko było mówione tylko o Heksie, ale ja tam tak odnoszę się, tak widzę w tym takie długie dno, że tam odnoszono się do kryptowalut po prostu, nie? No kryptowaluty są nowymi pieniędzmi, one będą miały znaczenie, no nie Heks, nie oszukujmy się, Heks jest projektem, który da zarobić, dał zarobić, być może da, okej, być może jeszcze da, ale to nie jest żadna innowacja, nowe pieniądze i tak dalej, no po prostu nie ośmieszajmy się, nie? I teraz podejrzewam, że po tym filmie będzie dużo hejtu, dużo pośmiewiska i każdy będzie wrzucał, każdy, kto będzie miał ochotę w tym pośmiewisku uczestniczyć, dokładać swoją cegiełkę, to wrzuci taki wykres i pokaże, będzie się do tego odnosił, no spójrzmy, od szczytu do obecnej ceny minus 99% czy 8 czy coś takiego, no to jest pośmiewisko, prawda? Tak to wygląda, ale tutaj można, cóż, no ja co mogę dodać do tego, no bo wykresu nie zawrócę, tak? On taki jest, to jest prawda. W tej chwili Heks jest na takim dużym, na takiej stracie w stosunku co do tego tutaj szczytu, ale jedna rzecz jest taka, że to jest wykres liniowy. No taki bardziej uczciwszy jest ten logarytmiczny, prawda? To też jest wykres od początku, chociaż tu nie ma tych pierwszych miesięcy, bo jak wiemy, tutaj jeszcze nawet nie było wtedy na Uniswapie. Ale te dwie linie, co tutaj zaznaczyłem, w tym przedziale jest to cena wejścia wszystkich tych, którzy na początku wchodzili w Heksa, czyli widzimy, że nawet dzisiaj po tym ogromnym zjeździe, tak tutaj widocznym bardzo wyraźnie, i tak te osoby, ci wcześniej inwestorzy są na kilku x-ach na plus, no to pokazuje, że no najczęściej ci, którzy są wcześniej, tak, w jakimś projekcie, to po prostu mają większą szansę, że no w long termie jednak na tym zarobią. No to, że w międzyczasie, podczas tej drogi najlepszym krokiem było wyskoczenie, no to jest inny temat, tak? To już każdy musi po swojemu, ale po prostu wchodzisz na początku, masz większą szansę, że w long termie na tym wyjdziesz.
Jeszcze wrócę na ten wykres, bo zobaczmy ten tutaj, wystrzał do góry. Doskonale to pamiętam. Tutaj, gdzie byliśmy na 10 centach, tam było poświęcenie na Pulszczejna i tak naprawdę tylko dlatego, no to, plus to, że właśnie była hossa, że optymizm był ogromny, była nie panika, tylko euforia na rynku, dlatego taki wystrzał tutaj też miał miejsce. To nie było spowodowane takim sobie naturalnym, po prostu, no gdyby nie Pulszczejn, to myślę, że może byśmy wylądowali na 20, a może tutaj, patrzcie, gdzieś tu na 30, na all time high, kto wie, prawda? Moja myśl jest taka, że po prostu po tym filmie prawdopodobnie będzie jeszcze więcej oczu zwróconych na Heksa i będzie dużo śmiechu, prawda? Będzie dużo wyśmiewania i gardzenia tym projektem, ale powiem wam taką rzecz. Ci, którzy będą gardzić i będą się nabijać, oni mogliby to robić z dziesiątek tysięcy innych skamowych coinów, które spadły do zera. Naprawdę tego powstają już teraz chyba nawet nie setki, a tysiące dziennie. To jest multum śmieci altcoinów, które są, istniały, tak? I po prostu upadły. I cóż, można o nich mówić, ich krytykować, ale nikt tego nie robi, ale ktoś będzie mówił o tym, tak? O moim coinie w mojej kieszeni. I teraz pewnie wiecie, co powiem. Nieważne czasami, co się mówi, ważne, że się mówi, no bo adopcja, zwrócenie czyjejś uwagi na coś, to jest pewien element na drodze do adopcji, tak? Ktoś musi zauważyć tą rzecz, musi w ogóle o niej się dowiedzieć, aby ta adopcja mogła po prostu progresować. Więc z tej perspektywy to nieważne, co będą mówić, ale to będzie korzystne. I do tego bardzo mocno nawiązuje dzisiejszy temat z Elonem Muskiem. Wrzuciłem wam ten oto właśnie jego tweet. Powtórzę, to nie jest fake. Elon faktycznie napisał to. Pytanie, czy Elon pompuje twoje, moje bugi Heksa? No oczywiście, że nie. Tak, to sformułowanie, mam słabość do Heksa. Była to odpowiedź na pewien komentarz, który tyczył się tutaj jakiejś inżynierii, IT i zupełnie, tak, no oczywiście, że nie projektu Hex, ale właśnie, tak, w pewien sposób to jest pompowanie Hexa, naszego Hexa, no bo każdy z nas, którzy śledzą Ryszarda, wie, że Ryszard nie raz, nie dwa, nie dziesięć podbijał do Elona. Komentował mu tweet w taki sposób, że zaczepiał go tak delikatnie, tak wiecie, żeby się odezwał, żeby kontakt jakiś nawiązać. Nie udawało mu się to. I teraz, mimo że to nie ma znaczenia, że Hex ten, to jest tylko, wiecie, to samo słowo, inne znaczenie dla Elona, to spójrzmy na ten tweet, tak? 500, słuchajcie, komentarzy. Jak przelecicie, ja to właśnie przed chwilą zrobiłem tak na szybko, część z nich to są wszystko heksykanie, którzy tutaj po prostu, no to the moon i tak dalej, nie? To jest trochę takie, wiecie, śmiechu warte. Ktoś powie, że nada, czy dzieci nada, no ale no poniekąd takimi emocjami, takimi zachowaniami te rynki krypto się po prostu no karmią i to wpływa na większy odbiór, więc większą, no to właśnie wspomnianą adopcję. Zobaczmy, że 677 tysięcy wyświetleń tego tweeta i przez to, okej, okay, co na Hexa dzisiaj, co prawda spekulacyjnie przez chwilę, ale 10% widziałem poszło do góry, nawet teraz jeszcze jest wyżej niż była przed tym tweetem, mimo że Bitcoin i wszystko nam poszło lekko w dół, więc jakaś tam pozytywna wartość dodana tutaj jest, czyli ktoś Hexa zwyczajnie kupił. Cena nie poniosła się z tego, że on napisał tweet, tylko z tego, że ktoś go kupił, prawda? Więc gdzieś w tym jakaś wartość jest, w samym tym, że no, on o tym wspomniał. Także możemy mu podziękować i mamy nadzieję, że częściej, że jeszcze więcej będzie miał słabości do Hexa w przyszłości. Pokażę wam jeszcze taką rzecz, bo mam tutaj wykres. Wykres to jest, tak, PLS, tak, PLS-a od początku istnienia. Wrzuciłem tutaj sobie tygodniowy, bo widzę, że już tych tygodni kilka minęło, już ponad 2 miesiące i zobaczcie, tutaj wam nazwałem kilka takich prostych, ale myślę istotnych rzeczy. Przede wszystkim, że tydzień, 7 dni od startu mieliśmy ATH na PLS-ie i wynosiło to niespełna 3x od tej wartości 0,001. Ja też wielokrotnie podczas tej mojej tej przygody YouTube'owej mówiłem wam, co myślę, też o tym, że spodziewam się spadku, że będzie drop,
prędzej czy później najczęściej idzie do góry, potem w dół. Co prawda, kiedy ktoś mnie bezpośrednio zapytał, czy będę coś sprzedawał, pamiętam, że odpowiedziałem, że jeżeli zrobimy 7-8x na początku, tak, to będę tam wyskakiwał, ale jednocześnie powiedziałem Wam właśnie nieraz, że spodziewam się zjazdu poniżej wartości poświęcenia. Dlatego też, mimo że nie było tych 7-8x-ów, to jak tu doszliśmy i zaczęliśmy iść w dół, to ja już byłem taki właśnie, no tak kurczę, wewnątrz się rozrywałem, bo ja lubię spekulować, mnie to kręci, prawda, i na tym zarabiam, więc pomyślałem, kurczę, no ja sam uważam, że to zejdzie niżej, prawda, to teraz co, nie mam nic sprzedać, bo chcę mieć co, wiecie o co chodzi, nie? Dlaczego? Tak? Ja staram się grać pod to, co mówię, co myślę, więc dla mnie tutaj było naturalnym, aby z części pulsa wyjść, no bo właśnie ostatnio tutaj było trochę tak, widziałem komentarze w tym stylu, że nawet ktoś się śmiał, że heksymalista wyszedł z pulsa. Ja wyszedłem tylko z części pulsa i to w celu odkupienia niżej. Część już odkupiłem niżej, tak na 0,00, na 4,09, potem chciałem na 8, na 7, tak nisko nie zeszliśmy, zobaczmy, to było, no było przez chwilę 0, nawet 7,5, ale tam tego nie złapałem. W każdym razie ta dolna żółta, zobaczcie, to jest wieloryby z max bonusem. Pamiętamy, tam był ten bonus, prawda, nawet 2,5 razy więcej tokenów dla tych adresów, co najwięcej poświęciło. I tam kilka adresów dostało taki bonus i właśnie to jest ten poziom. Dlaczego on jest ważny? Bo wiemy, że dopóki cena nie zejdzie nam na ten poziom, to jest 4,0 i 4, oni cały czas trzymają zysk, który potencjalnie w każdej chwili każdy z nich mógłby teraz sobie na spokojnie 2x wyciągnąć, tak, czyli 100% zysku, no o ile tylko byłaby płynność, ale raczej by była. Więc dopóki oni, tak, trzymają jeszcze ten profit, to znaczy, że to jeszcze jest możliwy zjazd, on się nie musi wydarzyć, ale chodzi mi o to, że jeszcze nie ma takiego niedowartościowania. Jakie z kolei widzę na Pulse X, zobaczcie. To jest wykres Pulse X-a. Ta linia 000, tak samo 4, to są wieloryby i widzimy, że zeszliśmy niżej i jesteśmy niżej. Tutaj było dno 4,0 i poniżej trójki, czyli na tą chwilę Puls X jest, tak wiecie, w teorii, tak, możemy spekulować, że być może jest lepszą okazją teraz inwestycyjną niż Pulse Chain. Czy w praktyce będzie? Nie wiem. Czy ja tak myślę i pod to gram? Nie. Bo dla mnie Puls X jest, wiecie co, to, że był ten sacrifice drugi na Pulse X-a i to, że tam było dwa razy więcej poświęcone, uważam, że było to tylko wypadkowa tego, że część ludzi spóźniła się na pierwszy sacrifice i dlatego to zrobiła. To nieraz omawiałem. Dlatego myślę, że mimo, że ten zjazd nastąpił, to wcale nie oznacza, że teraz każdy bardzo chce ładować się w Pulse X-a. I myślę, że jednak, tak jak też mówi historia i jak analizowałem nieraz na tym kanale, też pokazywałem Wam porównywania innych Layer 1 i ich dexów, no to w long termie zawsze token natywny sieci radzi sobie lepiej niż token dexa, tak więc w mojej ocenie ja jednak jestem ostrożny co do Pulse X-a i skupiam się na Pulse Chainie, tak, na PLS tokenie, więc obserwuję go i jeżeli tu będziemy schodzić w dół, to jeszcze będę DCA brał. Czy to się wydarzy? Nie wiem, ale z tego co widzę, widzieliście, ostatnio mówiłem, że podejrzewam, że zejdziemy poniżej 30, spadliśmy na 29,800 czy 700 i wygląda na to, że w tej chwili rynek jest taki zawieszony. Jest zawieszenie i znowu część mówi, że pójdziemy w dół, część w górę. Ja nie wiem, ale wiem co, że jest teraz taki poziom 30 koła, na którym to ciężko jest wykonać jakikolwiek ruch, dlatego jeżeli chodzi o trading, to nie robię nic, tak? Bo po prostu, no nie wiem, nie potrafię w tej chwili sobie tego przewidzieć. Wiem, że specjaliści od kresek, od tych Fibonacci, innych bzdur, tam narysują sobie wszystko i powiedzą, że tak się wydarzy. Ja tego nie robię, bo na tym się zwyczajnie nie znam. Bardziej opieram się w swojej takiej męskiej, tak się mówi, chłopskiej intuicji. I kiedy trzeba czekać, bo to jest właśnie ważne, że czasami trzeba czekać. To jest dobre zagranie, czekanie. A dużo osób tego nie rozumie, chce cały czas coś robić i na tym traci. Czekanie to jest pozycja, czekanie jest bardzo ważne i zawsze walka z samym sobą to jest najtrudniejsza walka. Więc jeżeli ty chcesz wykonać jakiś ruch, po prostu aby był aktywny, bo czujesz, że musi być pozycja w grze, tak? Nie potrafisz się wstrzymać i czekać, to prawdopodobnie masz problem z mentalem
i jesteś źle przygotowany i musisz nad tym pomyśleć, przećwiczyć i nad tym pracować. Więc póki co ja nic nie mam w żadnym tradzie, wszystko czeka. Okej, przepraszam, mam jednego shorta na BNB, który czeka nawet nie dla mnie, a dla zwycięzcy, który ma zgarnąć, a to tam wiecie o co chodzi, bo już mówiłem, heksy, prawda? Ale poza tym czekam, obserwuję i czekanie jest fajne, ponieważ czekanie jest bardzo fajne, bo nie raz, nie dwa jest tak, że właśnie kiedy wyczekujesz dobry moment i potem wejdziesz w tym momencie, to zarobisz więcej niż gdybyś częściej wykonywał mniej przemyślane ruchy. Okej, czekajcie, nie mam jeszcze, przecież mam jeszcze, słuchajcie, longa otwartego cały czas na XRP. Wrzuciłem sobie, słuchajcie, sell take profit na 0,95, tak? Myślę, że ten dolar, no każdy mówi, że no dolar taki, wiecie, psychologiczny, no raczej tam pójdziemy. Może i tak, ale gdybyśmy nie poszli, ale doszli blisko, to na 0,95 sobie sprzedam. Wchodziłem na dźwigni 5 przy 0,6, tak więc tam bym miał wówczas bardzo, bardzo fajny zwrot. Co tu jeszcze mam? PLSX-a wam pokazałem. Na sam koniec co? Bitcoin. No Bitcoin, 30 koła. Aha, okej, okay, jeszcze ta myśl. Jeszcze ta myśl, słuchajcie, bo to jest dosyć myślę, ciekawe. Równe 3 lata temu, zobaczcie, lipiec 2021, te okolice, 2020, tak, 2020, więc 3 lata temu, Bitcoin tutaj oscylował po 10 koła. I wówczas padały artykuły, tam, że to banki pisały nawet i tak dalej, dużo tego było, że Bitcoin idzie na flip gold. Bitcoin market capem przeskoczy gold. A w tamtym terminie oznaczało to, że Bitcoin musiałby pójść na 500k. Tak? Tak w ogóle to jest wykres logarytmiczny, dlatego tutaj jest tak, on wygląda, że tu jest szczyt, widzicie, to 60, a tu kawałek wyżej już jest 500, no bo to jest log, ale z log myślę, że każdy musi być zapoznany, bo jest on często ważniejszy do obserwowania niż ten zwykły liniowy wykres. Także od 10 tysięcy, tak, głoszono w różnych formach medialnych, że idziemy na 500k. Bitcoin faktycznie poszedł, prawda, do góry bardzo mocno, z 10 na 50, nawet 60. No powiedzmy nawet na to 50, żeby łatwiej nam to było to policzyć, to chcę powiedzieć, że od 10 do 50 zrobił 5x, tak? Więc nadal 10 razy mniej niż to, co krzyczały media, ulica i tak dalej. Oni krzyczeli 500 i krzyczeli tam, znaczy tam były artykuły kilka, ale tu potem, tu był ten krzyk, tak? Tu było już, że my idziemy jeszcze wyżej, prawda? I tam każdy chciał, to chociaż jeszcze razy 2, razy 3, to jeszcze wiecie, na 50 pójdzie na 100, no bo wiadomo, że pójdzie. No i tam ludzie najwięcej ładowali i największy exit liquidity po prostu sobą no, umożliwili, tak, innym świadomym graczom, którzy wchodzili wcześniej. Więc zmierzam do tego, że jeżeli słyszymy takie hasła, tak, że właśnie coś idzie na 500k, to tak naprawdę możemy to podzielić na 10, tak bym powiedział, może na 5, ale na 10 nawet, i tam oczekiwać gdzieś takich realnych wyników, no bo być może to tam by poszło, ale szansa jest ekstremalnie mała, no bo ktoś, to wszystko jest rozgrywka, ktoś musi, zapamiętajcie, wiecie o tym, ktoś musi stracić, nie ma chuja, nie ma opcji, żeby wszyscy zarobili, więc właśnie takim zagrywkom, takim psychologicznym jest to umożliwione, także ci, którzy to kreują taką narrację, to oni potem mogą z tego zyskać. Zobaczcie, ta linia jest to właśnie ATH, te 67 tysięcy około, a ta kawałek wyżej czerwona to jest już 100. To się wydaje na tym wykresie logarytmicznym taka niewielka różnica, ale to jest ogromna różnica. I teraz, tak, patrzcie, stąd, tu macie 2,20 i to jest raz, 2-3 lata później, tak to wygląda. I jesteśmy w trendzie, widzicie, do góry, tak, ale na kolejną hossę, załóżmy, że w ogóle 2,25, jeżeli ktoś dalej uważa, że Bitcoin będzie po 200, 300, 500 tysięcy, milion, okej, okay, niech tak uważa, niech tak mówi, być może tak będzie, ale ja tylko chcę wam powiedzieć, że nie oczekujcie i nie nastawiajcie się na to, ja tego absolutnie nie robię. Moim takim, powiedziałbym, że o czym myślę, tak, jeżeli w ogóle dojdzie do tej hossy, powtarzam,
to właśnie gdzieś ten przedział, czyli pomiędzy tym szczytem ostatnim a 100 tysiącami. No i ktoś powie, to jest śmieszna cena, no bo faktycznie w odniesieniu do tego, że no 4 lata też wcześniej tak mieliśmy 70, a teraz powiedzmy będzie 80 czy 90, to się wydaje śmieszne, ale 4 lata to nie jest tak długo. Spójrzmy na Golda, potrafi przez 40 lat trzymać jedną cenę, czy tam już nie pamiętam ile, ale przez bardzo długi czas, 10 lat czy ile, więc tu też możemy być tego świadkami, tak? Uważam, ja myślę, że krypto, naprawdę Bitcoin przetrwa jeszcze bardzo długo, ale zaskoczyć nas może na przykład tym, że właśnie nie zrobi takich wyników, jak teraz większość by oczekiwała. Także to chcę wam zostawić na koniec. Po prostu bądźmy bardziej tacy, myślmy nie życzeniowo, a po prostu bardziej analizujmy tą przeszłość, bo ona jednak nam daje fajne wskazówki. Na tej podstawie po prostu polecam mieć chłodniejszą głowę. Dobra, to co? Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.